Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda, Pieniądze, Inwestycje. Dzisiaj, jak zwykle, porozmawiamy o dwóch spółkach. Dwóch spółkach z dosyć podobną kapitalizacją, bo to jest trochę poniżej 200 milionów złotych, czyli trzeba przyznać, że jak na takie warunki giełdowe to nie są zbyt duże spółki. I też można powiedzieć, że łączy te spółki to, że od czasów pandemii, od tego 2020 roku ich biznesy można powiedzieć trochę zyskała, można nawet stwierdzić, że bardzo zyskały, patrząc na to, jak nasza rzeczywistość się zmieniła. Nie wiem, czy Ty też masz tak, że liczysz właśnie ten czas od, do czasów pandemii i od czasów, od czasów pandemii, czyli ten 2020 jest takim rokiem zero, no, ale trzeba przyznać, że jeżeli, jeżeli chodzi o firmy, różnie się to potoczyło, to znaczy jest zdecydowana, podejrzewam, większość firm, która na pewno musiała bardzo mocno zmienić ten swój model biznesowy i mocno dostosować się do Warunków, ale też były spółki, którym te warunki po prostu sprzyjały. I jedną z takich spółek, tą pierwszą, o której chcę dzisiaj powiedzieć, jest spółka CDA. Spółka CDA, która zajmuje się no, w największym skrócie tym samym co Netflix, co HBO Go chociażby, czy HBO Max w tym momencie, tylko oczywiście na dużo, dużo mniejszą skalę. Mowa tutaj o Biznesie, w, który no, wystrzelił bardzo mocno właśnie w czasach pandemii, dlatego, że siedzieliśmy w domach, by było wszystko zamknięte no i wiele osób zaczęło na przykład grać w gry, ale też wiele osób zaczęło oglądać filmy i seriale, i właśnie tym się zajmuje, zajmuje spółka CDA. No, biorąc pod uwagę CDA, oczywiście oczywiście mówimy tutaj o tym, że to są filmy z różnych krajów, tłumaczone na, na język, język polski i cały czas ta baza, Filmów się powiększa. Oni mają też swoją, jakby odróżniając ich od innych tego typu, tego typu spółek, oni mają też swoją taką bazę bezpłatną. Czyli to nie jest tak, że musisz kupić na abonament, żeby cokolwiek obejrzeć. Jest też ta baza, baza bezpłatna. No, biorąc pod uwagę ich samą stronę internetową, przyznam, że ja się tutaj troszeczkę przyczepię, bo ta strona, zwłaszcza ten pasek na górze, trochę mi wygląda, jak jeszcze 10-15 lat temu w ten sposób robiło się strony. No, porównując do ich konkurentów, chociaż. Też, też trzeba przyznać, że czy możemy CDA porównać do na przykład Netflixa? No, teoretycznie zajmują się podobną rzeczą, podobnym, podobnym biznesem, takim samym biznesem, no ale z drugiej strony ta skala działalności jest na tyle mniejsza, że nie sądzę, byśmy mogli tak jednoznacznie właśnie do takich serwisów porównywać. Ale jeżeli chodzi o sam layout, sam wygląd strony internetowej, to myślę, że, że tutaj już spokojnie możemy właśnie, właśnie porównywać do takich marek i muszę przyznać, że właśnie na tle innych tego typu sklepów CDA przynajmniej tak z mojej perspektywy wygląda dosyć blado. Jak mówię, ten pasek na górze wydaje mi się, że tak 2010-2015 rok, wtedy robiło się mniej więcej takie, takie, takie strony, no to patrząc na chociażby HBO. Wygląda tu zupełnie inaczej. i Rzeczywiście ten layout tej strony no jest dużo bardziej do mnie, dużo bardziej do mnie, do mnie przemawia. Jest, biorąc pod uwagę chociażby Netflix, też wygląda, wygląda to, to dużo, dużo lepiej. No, już jakby porównując do polskiego podwórka, do, do, do spółek, do można powiedzieć ich bardziej bezpośrednich konkurentów, no to chociażby player też wygląda no, dużo, dużo nowocześniej. Tutaj mamy od razu na, na starcie rzeczywiście taki duży baner z różnymi planami, jeżeli chodzi właśnie o właśnie o abonamenty, no ale biorąc pod uwagę całą stronę, jednak wydaje mi się, przynajmniej to jest takie moje odczucie, że tutaj CDA wygląda, wypada najsłabiej, no gdybym ja się nad czymś zastanawiał, tutaj może nad le zmianą layoutu tej strony, chociaż tutaj oczywiście to CDA ma dokładne informacje i e, w jaki sposób Sposób, jaka jest tutaj konwersja na ich, na ich stronie, czyli jak ta strona mocno przemawia do, do klientów. To jest takie moje osobiste bardziej, bardziej odczucie. No w każdym razie CDA, spółka 190 milionów złotych kapitalizacji i nie ma się co dziwić, 2020 rok był dla nich no, takim przełomem, można powiedzieć. No bo wcześniej, jeżeli chodzi o CDA, oni byli po te 8 złotych mniej więcej. No, a jeżeli chodzi o ten 20, 2020 rok, wystrzelili to bardzo, bardzo mocno. W tym momencie 18,50, mniej więcej 18,50, i te poziomy są, zauważmy, trzymane. Tak naprawdę od końcówki 2021 roku, czyli już bardzo, bardzo długo. Zauważmy, że w ostatnim czasie od września 22 mamy taką hossę na naszych akcjach, na większości akcji. No w przypadku CDA absolutnie czegoś takiego nie widać. Praktycznie ten wykres jest niemalże płaski. No tak to, tak to można, można określić. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o spółki z giełdy, no to możemy na nich zarabiać poprzez. Wzrost ceny akcji, ale też poprzez wzrost, poprzez dywidendę. I tutaj, biorąc już pod uwagę CDA, CDA za każdym razem tę dywidendę wypłaca, zauważmy, ostatnio złoty 55, gdzie, gdzie wcześniej to było złoty 85 czy złoty 80, czyli ta dywidenda jest lekko niższa rok do roku. Wcześniej okolice 19 milionów przeznaczone, teraz okolice 16 milionów. Co ciekawe, na tę dywidendę możemy jeszcze się załapać do no, 28 czerwca czyli do środy, w środę trzeba mieć akcję, żeby się na tę dywidendę złoty 55 zł załapać, No patrząc na obecną cenę akcji, nie jest to jakaś, jakaś strasznie niska stopa dywidendy, podchodzi pod te 10%, pod te 10%. patrząc na jej wyniki finansowe, no to nie ma co się tutaj tutaj dziwić 2020 rok mocny skok w porównaniu do roku poprzedniego i utrzymują się te wyniki przez te ostatnie, ostatnie lata cały czas tych subskrypcji, subskrypcji jest coraz więcej to nie jest tak bardzo mocny skok z roku na rok jak to było chociażby w 2020 ale jednak zauważmy ten biznes oparty o subskrypcje biznes subskrypcyjny też ma właśnie swoje przewagi że bardzo często no, ciężko nam zrezygnować z czegoś to już mamy tak przyzwyczajamy się do tego jeżeli wie że osób spróbowało właśnie CDA w tym 2020 roku, to bardzo duża część z nich została. Tutaj te wskaźniki odejść właśnie w biznesach subskrypcyjnych są bardzo niewielkie, dlatego że to nam daje takie złudne poczucie, że my mało tak? No Bo jeżeli płacimy na przykład 25 zł miesięcznie, no to zupełnie inaczej nam się na to patrzy na te 25 zł, gdzie to jest tak naprawdę cena jednego obiadu dla jednej osoby, niż gdybyśmy pomyśleli o tym, że no to jest jednak 300 zł rocznie, więc już nie jest aż tak, aż tak mało. Więc tutaj ten biznes subskrypcyjny oparty o subskrypcję też no, ma swoje pewne, pewne, pewne przewagi, jeżeli chodzi o takie przyciągnięcie i, i, i przyciągnięcie klientów i to, żeby ten klient jednak u nas został. No patrząc na samą spółkę, zauważmy, że rentowność tutaj myślę, że jest naprawdę bardzo dobra, ale tego typu biznesy właśnie no, cechują się wysoką rentownością. Jak mówię, po okolice 60 milionów złotych w 2020 od tego roku cały czas poprawiamy, leciutko, ale jednak poprawiamy te wyniki z roku, z roku na, na rok. W przypadku zysku netto, zauważmy, że ten 2022 Rok lepszy od 2021, mieliśmy niższą, niższą, niższą dywidendę, ale też trzeba przyznać, że CDA się coraz mocniej rozwija też na inne segmenty, więc no, potrzebuje tych pieniędzy dalej, na, dalej na, na rozwój. Tutaj w liście prezesa w, za, w, w raporcie za 2022 rok powiedzieli właśnie o tym, że cały czas się rozwijają. W 2021 uruchomili usługę telewizji w modelu OTT, czyli CDA TV oraz sekcję filmów na żądanie, CDA, CDA Premium. No i też dodali do CDA TV, do oferty, cztery nowe kanały, Sportowa TV, News24, Biznes24 i Espresso, Espresso TV. Cały czas rozwijają i tę ofertę ich zwykłą i też tę ofertę CDA premium, premium Free. No także tutaj cały czas się mocno, cały czas się mocno rozwa, roz, rozwijają, inwestują w rozwój aplikacji CDA. No i jeżeli chodzi o spółkę, też CDA Premium w, nie, w naziemnej telewizji cyfrowej. Spółka CDA porozumiała się z operatorom multiplexów naziemnej telewizji cyfrowej w sprawie udostępnienia aplikacji CDA Premium w, właśnie w tej telewizji naziemnej. Odbiorcy, którzy posiadają podłączony do, internet, do internetu telewizor mogą dzięki temu łatwiej skorzystać właśnie z tych usług, więc to też jest, można powiedzieć, taki pewien plan, plan rozwojowy, który już się, już się realizuje, już się udaje. No i w wywiadzie z, z szefostwem spółki powiedzieli, że w 2023 roku nie wykluczają przejścia na główny parkiet. Zobaczymy, co z tego, co z tego wyjście, wyjdzie. To nie jest oczywiście taka jasna deklaracja. Powiedzieli po prostu, że, że jest taka możliwość. Mogę powiedzieć tyle, że zarząd, nasi doradcy analizują możliwości rynku i otoczenia biznesowego, jeśli taka decyzja będzie korzystna, to nie wykluczamy tego. Pamiętajmy o tym, że jeżeli spółki przychodzą z parkietu New Connect na główny parkiet, plusem oczywiście jest to, że wiele funduszy, które wcześniej no, było zablokowanych, teraz mogą w nie inwestować. Ale patrząc na statystykę, to nie jest tak, że ta cena akcji idzie jakoś mocno zazwyczaj do góry. Rzeczywiście płynność się poprawia. Czasem zdecydowanie ta płynność się poprawia, ale takiego zdecydowanego skoku ceny akcji absolutnie, absolutnie nie ma, przynajmniej statystycznie, patrząc na to przejście z New Connecta na, na główny parkiet. No, i tutaj mówią o tym, że od kilku, od kilku lat konsekwentnie zmienia się model konsumpcji mediów, w tym także filmów, a streaming ze sprawą platform VOD jest coraz bardziej popularny na, na świecie, no i na tym korzysta tak naprawdę spółka, spółka CDA. No i tutaj mówią o tym, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, od początku notowana na New Connect po każdej publikacji raportu, słyszymy, że nie da się z kwartału na kwartał śrubować swoich wyników, a mimo to do tej pory to się. To się Udawało, choć mamy świadomość, że każdy wzrost kiedyś muszą się skończyć. Mówimy tutaj głównie o wzroście sprzedanych, sprzedanych subskrypcji, no z czego, z czego spółka, spółka żyje. Tutaj mówiąc też, że konkurencja na rynku platform VOD jest bardzo duża, spowolnienie gospodarcze konsumpcji jest faktem, z drugiej strony mamy dobrą ofertę, którą cały czas rozwijamy, poszerzając katalog filmów i dostępnych stacji telewizyjnych. Jak dotąd jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów, jakie osiągamy. No też zobaczymy, jak to jak to będzie jeżeli chodzi właśnie o... jeżeli chodzi właśnie o tę... Spadek, spowolnienie gospodarcze, spowolnienie konsumpcji, też no, decyzje Netflixa odnośnie utrudnienia korzystania wielu osobom z jednego konta no, mogą w pewnym sensie wpłynąć pozytywnie na konkurencję. A jakby nie patrzyć, CDA w pewnym sensie, w pewnym sensie, no to taką konkurencją konkurencją jest. Oczywiście z zachowaniem pełny, pewnych, pewnych proporcji Netflixa do, 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 do spółki CDA. Gdyby Netflix chciał sobie wykupić spółkę CDA, to w swoim bilansie to ja tego nawet by nie poczuł, tak pamiętajmy. Pamiętajmy o tym, że tutaj mówimy o no, dwóch no, totalnie różnych firmach, jeżeli chodzi o wielkość, jeżeli chodzi o, o kapitalizację, po prostu ten model biznesowy jest dosyć, dosyć tutaj podobny. No i spółka mówi o tym, że właśnie w pierwszym kwartale udało się sfinalizować rozmowy ze spółką Emitel, czego efektem jest pojawienie się CDA w naziemnej telewizji, w naziemnej telewizji cyfrowej, więc. To jest na pewno duży taki plus rozwojowy, jeżeli chodzi o spółkę. W 2019 spółka nawiązała współpracę ze studiem filmowym Spinka i Bartoszem Walaszkiem. A efektem tej współpracy była pierwsza własna produkcja serial animowany porucznik Kabura. W 2019 kupiła od Forfanu Media prawa do wszystkich sezonów innego serialu animowanego Kapitan Bomba. I co ciekawe, weszli w nowy segment, aktywnie w segment e-commerce, uruchamiając sklep kapitanbomba.pl z odzieżą i gadżetami dla fanów serialu i całego uniwersum kapitału, Kapitana. Bomby, no jest to dosyć specyficzna kreskówka, trzeba przyznać, że to trafia do, do dosyć specyficznej widowni, no ale zobaczymy jak to będzie się sprawowało. Zauważmy, że ten sklep już działa i rzeczywiście w tym sklepie jest wiele tekstów, właśnie z Kapitana Bomby. Więc, więc ludzie, którzy są fanami, na pewno, na pewno znajdą tutaj dużo smaczków dla siebie. No jest, jest odzież. Z kapitana, bomby. Jest, jest dużo jakichś różnych takich kultowych tekstów, właśnie z tego kapitana. No to jest sklep stricte, właśnie dla, dla, takich, dla takich fanów, którzy wiedzą o co chodzi. Na przykład tutaj mamy bekas. Też jeden odcinek był właśnie o, 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 o Bekasie. Także tutaj, tutaj jest zdecydowanie no, sklep stricte dla fanów tej, tej produkcji, ale podejrzewam, że tych fanów jest dosyć sporo. Ona z tego co kojarzę, cały czas leci na, na YouTubie w różnych maratonach i cały czas tam ta oglądalność ta oglądalność jest. Jestem sam ciekawy, czy właśnie w tych maratonach, czy jakiś materiałach o Kapitanie Bombie ten sklep się jakoś reklamuje. Przyznam, że nie zauważyłem tego, no, ale no ale może. Może jakiś taki cichy marketing tam, tam jest? Myślę, że też informacja na plus, ale znowu, taki już stacjonarny, taki, znaczy taki sklep z, z jakimiś gadżetami, z, jakimiś, z jakąś odzieżą, no to też są koszty. Także też pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że mówiłem na początku, że, że te plany rozwojowe powodują, że jest tam coraz więcej kosztów, no i między innymi właśnie to powoduje też ten taki sklep, że, że tych kosztów jest coraz, coraz więcej, no ale na ten moment wydaje się, że, że jest to, że jednak sam Cały czas to się zwraca, no patrząc po prostu na ich wyniki finansowe, które z roku na rok są coraz lepsze. A patrząc na ten pierwszy kwartał 2023 roku. Zresztą możemy to sobie dokładnie zobaczyć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał, 19,7 milionów złotych przychodów. 5,5 miliona złotych zysku netto, no więc ten zysk netto trzeba przyznać, że naprawdę bardzo, bardzo dobry. Tutaj już przekraczali 5 milionów, jeśli chodzi o sam zysk, no ale 5,5 miliona naprawdę bardzo dobry wynik. Także ten pierwszy kwartał rzeczywiście, rzeczywiście jest, jest dobry, też patrząc na to, że spółka no, jest dywidendowa, więc tutaj też patrzymy na, na ten potencjał do wypłaty dywidendy. Na razie on jest na pewno bardzo, bardzo wysoki. No i w pierwszym kwartale mówią właśnie o tym, że Weszli, weszli też, w, weszli też w, nowy, w nowy segment. Od trzeciego kwartału prowadzą ten sklep internetowy CapitanBomba.pl. Kapitan Dlatego też w strukturze przychodów za pierwszy kwartał jest on, 2023 z obrotem generowanym przez spółkę. Pomniejszony o pozycję zmiana stanu produktów, właśnie przez ten, przez ten sklep, no, w którym są fizyczne po prostu produkty. Sprzedaż miesięcznych abonamentów CDA Premium CDA TV w pierwszym kwartale 18,1 miliona złotych, co stanowi 6,5% wzrostu. Rok do roku. Czyli cały czas mamy mamy wzrosty na koniec marca liczba aktywnych subskrypcji CDA, premium oraz pakietów start oraz podstawowy w ramach CDA TV wzrost o 10% rok do roku. Czyli jak mówię, cały czas mamy ten wzrost, nie jest on jakiś taki strasznie wysoki, znaczy to nie jest kilkadziesiąt, procent, procent kwartalnie, absolutnie nie, ale jednak cały czas ten wzrost jest warto. Ten wskaźnik obserwować, czy ten wzrost będzie zachowany, czy ten kilkuprocentowy wzrost dalej dalej, dalej będzie, no, bo myślę, że jeżeli to się zatrzyma, no to CDA. Znowu będzie mogła mieć problemy z jakimś polepszaniem wyników e, finansowych, no i to mogą być takie początki problemów, jeżeli chodzi o spółkę CDA. Jeżeli taki, e, s, no, zatrzymanie tych wzrostów tutaj, e, zatrzymanie tych wzrostów tutaj, tutaj będzie. No i też wskazują na to, że e, są zobowiązani do iż, uiszczenia podatku audiowizualnego. W pierwszym kwartale to było 271,5 tysiąca, e, tysiąca złotych, cały czas po, poprawiają jakby swoją bazę produkcyjną. Czyli coraz więcej tych filmów w ramach płatnej subskrypcji teraz jest 12 475 filmów, bajek i bajek i seriali, więc cały czas jest tutaj coraz, coraz lepiej. no Oczywiście, jak jeszcze raz mówię, porównując z nie wiem, HBO czy, czy z Netflixem, no to tutaj absolutnie, absolutnie nie mamy co, co zestawiać spółki jedną z, z drugą, czy patrząc na jakiekolwiek wskaźniki finansowe, ze względu na to, że no jednak ta skala działalności w Netflixie, w HBO robi swoje, zresztą oni sami, Netflix robi swoje, Seriale, więc tutaj absolutnie na, to, na, tym, na takiej analizie porównawczej bym się nie skupiał, tylko bardziej patrzył na to, czy CDA cały czas polepsza swoją bazę subskrybentów, czy ma właśnie coraz więcej. Tych takich no, powtarzalnych przychodów ze względu na ze względu na abonamenty i na to myślę, że warto zwrócić uwagę. No, zobaczymy, czy będą jakieś kolejne na przykład kampanie marketingowe odnośnie tego kapitana bomby, czy to jest takie uniwersum, które rzeczywiście jest jakoś mocno, mocno popularne, Wydaje mi się, że w określonych kręgach, tak, ale czy, czy rzeczywiście to będzie mogła być w przyszłości jakaś znacząca część przychodów? Ciężko mi tutaj jednoznacznie jednoznacznie stwierdzić w każdym razie, jeżeli chodzi o chociażby te wyniki finansowe spółki, no to jeszcze możemy zobaczyć, że patrząc na, na ten pierwszy kwartał 23 nie mamy jakiegoś znaczącego wzrostu kosztów. Rzeczywiście ten wzrost kosztów jest, ale nie jest on jakiś bardzo duży. To też trochę myślę, że wynika z, ze specyfiki działalności, że tutaj no, mamy wzrosty na przykład ogólnie na rynku kosztów surowców, cen energii. Aż tak dużą wartością, chociażby ceny energii, podejrzewam, w CDA nie są. Surowce no, za bardzo ich nie interesują, więc tutaj oczywiście rosną wynagrodzenia. To, to, to na pewno. Usługi obce, tutaj widzimy, że z 10 milionów do 11,3 miliona, więc to jest taki no, mocny wzrost. Wynagrodzenia, zauważmy, nieznacznie tylko urosły, więc tutaj tak naprawdę, biorąc pod uwagę same koszty, no, nie ma za bardzo co, co rosnąć. Tak? Mamy wzrost właśnie w tych usługach obcych, to jest największy wzrost. Zużycie materiałów, energii też kilkukrotny wzrost, no, ale znowu to jest niecałe 200 tysięcy, więc to nie jest jakoś strasznie, strasznie dużo. Więc to jest na pewno plus, że te y, problemy, jeżeli chodzi o wzrosty cen, bardzo mocno w spółkę ceda nie, nie uderzają. A przechodząc do drugiej spółki, o której chciałem powiedzieć, to jest to spółka Dadelo. Spółka Dadelo, która zajmuje się rowerami. Znana jest, myślę, że najbardziej ze swojego sklepu: centrumrowerowe.pl. No i tam oczywiście można kupić rowery, ale to też są wszystkie na przykład części do rowerów, jakieś rzeczy z, z konserwacji rowerów, odzież, kaski, czyli wszystko tak, wokół tych rowerów, też właśnie można, można kupić na sklepie w sklepie centrumrowerowe.pl czy na Dadelo.pl. Chociaż najbardziej znane jest to centrum, centrum rowerowe, no i to jest kolejna spółka, której można powiedzieć, że to, co się teraz dzieje, coraz mocniej, coraz mocniej sprzyja. No, bo my, co, jakby coraz bardziej mówi się o tym, żeby, żeby odkorkować miasta, żeby było coraz więcej tych terenów zielonych, Ci aktywiści miejscy też no, coraz mocniej dochodzą do głosu i to oznacza, że powinno być coraz więcej właśnie terenów, chociażby dla rowerzystów, więc to też sprzyja spółce. Sprzyja spółce Dadelo, no prowadzącą właśnie sklep Centrum Rowerowy.pl. Zresztą ten sklep też ma dobre opinie. no o zauważmy z wszystkich opinii prawie 40 tysięcy. No zdecydowana większość, 99% klientów, poleca ten sklep, także większość jest, jest tutaj pozytywna. Więc ten makrotrend, który w tym momencie jest, też można powiedzieć, że sprzyja spółce Dadelo, i to dosyć mocno sprzyja spółce, spółce Spółce Dadelo. Tutaj, no nie oszukujmy się, jest sezonowość i to jest mocna sezonowość. O ile w CDA tej sezonowości nie mieliśmy, to w Dadelo jednak tak, tak jest. I możemy zauważyć, że w ostatnich latach mocno zwiększała spółka przychody. Zauważmy, że ten roczny wzrost to jest na poziomie 30-40%. No, biorąc pod uwagę ich konkurencję, jednak to jest bardzo wysoki wzrost, także to jest, to, jest, to jest plus. No i możemy oczywiście zobaczyć, że drugi, trzeci kwartał to są te zdecydowanie lepsze kwartały. Pierwszy, czwarty słabsze ze względu po prostu na tę sezonowość. Wtedy jest ciepło, wtedy więcej jeździ się rowerem. Wtedy sobie przypominamy o tym, że, że, żeby wyciągnąć ten, ten swój rower z, ze strychu, czy, czy z garażu i coś. Tam z nim, z nim zrobić, więc ten drugi, trzeci kwartał zawsze w spółce będą dużo lepsze niż pierwszy, czwarty kwartał, ale zauważmy, że mamy jednak w pierwszym kwartale stratę milion złotych straty. I pytanie, czy to się może nie powtarzać w kolejnych tych słabszych kwartałach, czyli w pierwszym, czwartym, tak? Drugi, trzeci, no myślę jednak, że dalej będą z, z niezłym zyskiem, ale mamy na przykład na polskim parkiecie chociażby spółkę Pepco. i spółka Pepko mówi wprost, że oni raczej skupiają się na tym, żeby mocno rosnąć przychodowo, żeby cały czas być tym sklepem pierwszego wyboru, a na marże tak mocno nie patrzą. DADELO mniej więcej mówi to samo. To znaczy, tutaj oni chcą mocno rosnąć właśnie przychodowo, nawet kosztem, kosztem marży. I tutaj na to myślę, że warto zwrócić uwagę, jeżeli ktoś będzie analizował ich wyniki finansowe, że tutaj ta marża nie jest na, pierwszej, na pierwszym miejscu. Przychody DADELO w 2023 roku mają zwiększyć się o przynajmniej 30%. Marża na sprzedaży brutto powinna pozostać na 30%. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak, tak będzie. I mówią tak: koncentrujemy się na zwiększeniu przychodów. I tym samym udziału w rynku, a nie na wzroście zysku operacyjnego czy netto. Czyli to jest dla nas jasny, jasny sygnał, że jednak ten zysk, który jak sobie zobaczymy, tak rocznie w 2021 roku był na poziomie 6 milionów złotych, no może być nieosiągalny przez najbliższe, najbliższy, najbliższy czas w ubiegłym roku sprzedaż wzrosła o 45%, 41%, w pierwszym kwartale 45%, w drugim kwartale sytuacja jest gorsza rok do roku, bo z powodu zimnej pogody masowy sezon rozpocznie, jeszcze się nie, nie rozpoczął. Tutaj to jest wywiad z kwietnia, początku kwietnia, no, ten sezon oczywiście już w tym momencie jest rozpoczęty, no ale rzeczywiście mogło to być trochę, mogło to być trochę, trochę później. No i tutaj mówią o tym, że chcą, aby marża na sprzedaży, marża brutto na sprzedaży pozostała Mniej więcej na poziomie 30% to jest optymalna marża, bo pokrywa koszty działalności i pozwala się rozwijać. Zobaczymy, czy rzeczywiście, rzeczywiście tak będzie. No jednak mówią o tym, o tym wprost, że najważniejsze dla nich są przychody, czyli najważniejsze to jest to, żeby się mocno, mocno rozwijać. No, i tutaj spółka mówi o tym, że w ubiegłym tygodniu rowerowa firma otworzyła pierwszy stacjonalny sklep i w drugim kwartale może podjąć decyzję odnośnie uruchomienia na kolejnych. No to na razie będą koszty dosyć mocne. Zresztą sama spółka mówi o tym, że, że utrzymanie wielkopowierzchniowego sklepu, w którym pracuje 40 osób, to duży koszt. Jeśli wyjdzie na zero, to będzie moim zdaniem sukces, bo marketingowo wygrywamy, gdyż klienci poznają naszą firmę, będą mogli dotknąć produktów czy przetestować rowery, jeżdżąc na nich w sklepie. Także tutaj spółka, Jasno mówi, że te ich działania obecne prawdopodobnie zwiększą przychody, ale jeżeli chodzi właśnie o ten sam zysk, no to może być trudno. No bo już skoro oni mówią, że wyjście na zero będzie sukcesem, no to ten scenariusz bazowy raczej jest taki, że, że tutaj mogą być minusy właśnie z tego sklepu. Więc jeszcze raz podkreślę, Dadelo jednoznacznie mówi: stawiamy na przychody, nie stawiamy na zysk netto. Jak marża utrzyma się na tym samym poziomie, to będzie, to będzie, to będzie dobrze. W ubiegłym roku sprzedaż rowerów to było 25% przychodów. Ze względu na to otwarcie sklepu stacjonarnego to się będzie zwiększać w kierunku 30, 33%. Procent w ostatnich miesiącach duży wpływ na generowane przez nas wzrosty ma sprzedaż, sprzedaż samych, samych, właśnie rowerów. No i Tutaj, biorąc pod uwagę spółkę, mówią właśnie o tym, że w 2022 roku zdecydowali się na kosztowną, szeroko zakrojoną kampanię reklamową w takich kanałach jak telewizja, radio, internet czy, czy kina. Nawet te działania połączone z dalszym dynamicznym rozwojem naszej oferty przyniosły oczekiwane rezultaty, no, czyli, czyli mówimy po prostu o wzroście przychodów. Jeszcze jeden mamy dowód na to, że jednak spółka mocno skupia się na tym wzroście Przychodów, a nie na, samym, nie na samym wyniku wyniku netto i sama spółka mówi, wzrost przychodów, odbył się kosztem nieznacznej utraty marży w tym 2022 roku. Wynik finansowy został obciążony przez znaczne wzrosty nakładów na marketing i promocję sklepu centrum rowerowe centrum rowerowe.pl, no patrząc na te wyniki finansowe już za pierwszy kwartał, jeszcze możemy się do nich. Możemy się do nich jeszcze raz przenieść milion złotych straty, ale za to no prawie 29 milionów złotych zysku, 29 milionów przychodów. Więc patrząc tak, porównując do pierwszych kwartałów poprzednich lat, naprawdę wygląda to dobrze. Pamiętajmy, że tutaj musimy porównywać jednak rok do, rok do roku, właśnie ze względu na to, że jest bardzo duża, bardzo duża sezonowość. No i widzimy, że w dużej mierze tutaj jednak mamy wyższy wzrost własny koszt własny sprzedaży o 8 milionów około złotych mocniejszy, mocniejszy ten ten koszt. Jeszcze koszty sprzedaży tutaj 3 miliony wzrostu No i też ten też widzimy, że jeżeli chodzi o ten zysk z działalności operacyjnej, no on jest jednak na minusie, czyli mamy stratę z działalności operacyjnej. No i jak mówię, drugi, trzeci kwartał, raczej tak padamy zysk, ale znowu ten zysk może być niższy rok do roku właśnie ze względu na tę politykę, którą, którą Dadelo, Dadelo prowadzi. No patrząc na jakieś opisy w tym pierwszym kwartale, no to jednak ten raport jest taki dosyć ubogi w te wszystkie opisy. Ja patrzyłem też na troszeczkę na, na jakąś strukturę kosztów. No tutaj usługi obce zdecydowanie, zdecydowanie mocniejsze, czy koszty pracownicze, więc nie ma niczego takiego mocno dziwnego w tej w tej strukturze kosztów. Cały czas spółka ma pieniądze, bo tutaj widzimy 11 milionów środków pieniężnych w banku, także spółka cały czas bezpieczna finansowo. To nie jest tak, że oni będą nie wiem, potrzebowali jakiejś emisji, absolutnie. Jak mówię, ten pierwszy kwartał był słabszy, ale pierwsze kwartały, pierwsze czwarte kwartały zazwyczaj są są tutaj są tutaj słabsze tej w trigon dał taki raport odnośnie właśnie odnośnie właśnie delo No i mówią o tym że jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę No to rzeczywiście oni też potwierdzają to że ta dynamika przychodów powinna być powinna być wysoka ale te projekty rozwojowe, oni nawet mówią, projekty rozwojowe pozyskana z początkiem roku nowa powierzchnia magazynowa oraz otwarcie sklepu, które będzie towarzyszyć yy, dodatkowy marketing w, wpłyną, na, wpłyną na koszty, i to będzie myślę, że dosyć duży, yy, no, znaczy, dosyć mocny taki wzrost, yy, wzrost kosztów, jeżeli chodzi, o, yy, jeżeli chodzi właśnie o spółkę. Te megatrendy w branży rowerowej, oczywiście mogą być, yy, mogą być pozytywne, no jednak patrząc ogólnie na ich konkurencję, no ona teraz albo traci, albo traci impet ten, ten wzrost, więc tutaj ten wzrost Dadelo na poziomie kilkudziesięciu procent rocznie naprawdę jest imponujący, mówiąc tutaj o, o tym na, na tle samej, samej konkurencji, więc to jest na pewno plus, oni tutaj też podkreślają, Trigon podkreśla, że na przykład waloryzacja 500 plus na 800 to oznacza dodatkowy transfer do gospodarstw domowych 24 miliardy w skali, w skali roku. Główna partia opozycyjna zaproponowała podniesienie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy. To też oczywiście mogłoby, mogłoby wpłynąć pozytywnie właśnie na Właśnie na, na, na chociażby takie spółki jak, jak Dadelo. Więc tutaj, no patrząc na to z tej perspektywy, raczej te transfery socjalne no, powodowałyby wzrost przychodów w spółce Dadelo. Także, biorąc pod uwagę Dadelo, czego ja się spodziewam, dalszego mocnego wzrostu w okolicach no, tych minimum 30% rocznie, niższy wzrost myślę, że byłby jednak byłby jednak taką no, porażką dla, dla spółki Dadelo patrząc na to jak mocno oni w, w, wkładają pieniądze w marketing, jak mocno no, kosztem marży właśnie próbują się rozwijać, więc ten 30... Procent plus to jest myślę, że minimum w przypadku, w przypadku Dadelo. Jeżeli chodzi o ten wynik, ten, ten zysk zysk netto noc 2022 myślę, że będzie ciężki do powtórzenia i nie zdziwię się, jeżeli będzie tutaj dużo gorzej, ale oczywiście ostatecznie powinno być na plus. Jeżeli będzie na minus, no to też, też uznam to za, za pewną porażkę, jeżeli chodzi o spółkę Dadelo. I to wszystko, co miałem dzisiaj do przekazania. Dzięki bardzo, życzę standardowo samych zysków. Cześć, trzymaj się.